Kropelki nadziei. Inspirujący blask wartości. Codzienne refleksje i ciekawostki. Witam Was serdecznie w ten piękny niedzielny poranek. Używając określenia piękny, wcale nie mam na myśli ilości słońca za oknem, czy w ogóle pogody, lecz szczególność tego dnia. Niedziela bowiem to dzień niezwykły. Dzień, w którym możemy się na chwilę zatrzymać, oddać się modlitwie i odpoczynkowi, ale także głębiej zastanowić nad sensem naszych codziennych spraw. Dziś w odcinku Kropelek Nadziei porozmawiamy o mocy modlitwy. W październiku szczególny nacisk kładziemy na różaniec, a zatem i tych tematów dzisiaj nie zabraknie. Jak różaniec może przynieść nam pokój w najtrudniejszych chwilach życia? A na końcu odcinka przygotowaliśmy dla Was bonus – rozważanie dzisiejszych czytań mszalnych. Więc koniecznie zostańcie z nami do końca. Modlitwa przemienia. Czy modlitwa może naprawdę przynieść pokój? Jak modlitwa wpływa na nasze życie wewnętrzne? Modlitwa od wieków była postrzegana jako droga do ukojenia serca i umysłu. W chwilach, gdy nasze życie jest pełne niepokoju, stresu i trudnych emocji, modlitwa przynosi poczucie harmonii. Jest to moment, w którym oddajemy swoje troski Bogu i pozwalamy, aby Jego pokój wypełnił nas. Święty Paweł w liście do Filipian zachęca: nie martwcie się o nic, ale we wszystkim przez modlitwę i błaganie z dziękczynieniem przedstawiajcie swoje prośby Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. Ten pokój nie jest tylko chwilowym uczuciem spokoju, ale stanem głębokiej duchowej równowagi, który daje nam siłę w obliczu codziennych wyzwań. Dlaczego różaniec przynosi wewnętrzny spokój? Jakie tajemnice różańca pomagają w odnalezieniu pokoju? Różaniec to modlitwa, która skupia nas na tajemnicach życia Jezusa i Maryi. Odmawiając go, wchodzimy w medytacyjny rytm, który prowadzi nas do ciszy wewnętrznej. Każda tajemnica, którą rozważamy, od zwiastowania po zmartwychwstanie, przypomina nam o Bożym planie dla ludzkości i wprowadza nas w harmonię z Jego wolą. Święty Jan Paweł II w encyklice Rosarium Virginis Mariae podkreślał, że różaniec jest drogą do pokoju, zarówno osobistego, jak i światowego. Gdy oddajemy się modlitwie różańcowej, powierzamy nasze życie Maryi, która prowadzi nas do Jezusa, źródła pokoju. Przez tę modlitwę uczymy się ufać Bogu w każdej sytuacji. Modlitwa jako ucieczka w trudnych chwilach. W jaki sposób modlitwa staje się schronieniem? Jak radzić sobie z niepokojem poprzez modlitwę? Kiedy czujemy, że świat wokół nas jest pełen chaosu, a serce pełne niepokoju, modlitwa staje się naszą ucieczką. Jezus, jak pisze Ewangelia, często odchodził na miejsce ustronne, aby się modlić, szczególnie w momentach, gdy stawał przed wielkimi wyzwaniami. Tak samo i my, kiedy w obliczu trudnych chwil zwracamy się ku Bogu, znajdujemy w modlitwie schronienie. Psalm 91 mówi: kto w ukryciu Najwyższego przebywa, kto mieszka w cieniu Wszechmocnego, mówi do Pana:
Tyś moją ucieczką i twierdzą, Boże mój, któremu ufam. Modlitwa daje nam siłę, by stawić czoła przeciwnościom spokojem w sercu. Świadectwa pokoju przez modlitwę. Jak modlitwa zmieniła życie innych? Przykłady osób, które doświadczyły pokoju dzięki różańcowi. Wielu ludzi dzieli się świadectwami, jak modlitwa, a szczególnie różaniec, przyniosła im pokój w trudnych chwilach życia. Zdarza się, że różaniec odmawiany przez osoby borykające się z chorobami, stratą bliskich czy poważnymi kryzysami staje się źródłem wewnętrznego spokoju i nadziei. Jedna z takich historii pochodzi od świętej Rity z Kaszczy, która odmawiając różaniec znalazła ukojenie w cierpieniach swojego małżeństwa i macierzyństwa. Świadectwa te pokazują, że modlitwa jest nie tylko dialogiem z Bogiem, ale także doświadczeniem Jego obecności w naszym życiu. Jak codzienna modlitwa przynosi trwały pokój? Dlaczego regularność w modlitwie ma tak wielkie znaczenie? Codzienna modlitwa nie tylko zbliża nas do Boga, ale także przynosi trwały pokój. Święty Augustyn mówił, że serce człowieka nie zazna pokoju, dopóki nie spocznie w Bogu. Regularne wznoszenie modlitwy sprawia, że pokój staje się stałym elementem naszego życia, nie tylko chwilowym uczuciem. Tak jak systematyczne ćwiczenia fizyczne wzmacniają ciało, tak modlitwa codzienna wzmacnia nasz duchowy fundament, pozwalając nam przejść przez życiowe burze z ufnością. Maryja, Królowa Pokoju. Jak Maryja pomaga nam odnaleźć pokój serca? Jak jej wstawiennictwo wspiera nas w modlitwie? Maryja, nazywana Królową Pokoju, jest szczególnym wzorem pokoju wewnętrznego, nawet w najtrudniejszych momentach swojego życia. Od momentu zwiastowania aż po śmierć Jezusa zachowywała głęboki pokój, który płynął z jej pełnego zawierzenia Bogu. W modlitwie różańcowej często prosimy ją o wstawiennictwo, by pomogła nam odnaleźć pokój, który przynosi bliskość z Bogiem. W Medjugorje Maryja przekazuje orędzie o pokoju, które wskazuje na modlitwę jako drogę do harmonii w sercu i w świecie. Modlitwa o pokój na świecie. Jak możemy modlić się o pokój na świecie? Różaniec był często nazywany modlitwą pokoju, szczególnie przez świętego Jana Pawła II, który zachęcał do jego odmawiania w intencji pokoju na świecie. Wspólne modlitwy różańcowe, organizowane na całym świecie, mają potężną moc, by przyczynić się do wygaszania konfliktów i budowania zgody między narodami. Modląc się o pokój, możemy włączyć w nasze intencje zarówno osoby cierpiące z powodu wojen, jak i przywódców politycznych, by podejmowali decyzje służące dobru wspólnemu. Każda modlitwa ma znaczenie, a różaniec jest narzędziem, które możemy wykorzystać, by wyprosić łaskę pokoju na świecie.
Dziękuję Wam za dzisiejszy odcinek Kropelek Nadziei. Mam nadzieję, że refleksje o modlitwie i pokoju, szczególnie te związane z różańcem, przyniosły Wam duchowe ukojenie. W tym pełnym wyzwań świecie modlitwa może być naszym schronieniem i źródłem siły, niezależnie od trudności, które nas otaczają. Zastanawiam się, jakie są Wasze doświadczenia z modlitwą. Niejednokrotnie ktoś dzielił się już swoimi, ale może jeszcze inni chcieliby powiedzieć, czy odmawianie różańca pomogło Wam w trudnych chwilach odnaleźć pokój serca? Jeśli zechcecie, podzielcie się swoimi przemyśleniami w komentarzach. Jestem bardzo ciekaw Waszych historii i świadectw. Może macie jakieś szczególne intencje, które moglibyśmy wspólnie zawierzyć Bogu w modlitwie? Jeśli tak, to piszcie. Dziś mamy niedzielę, dzień odpoczynku i szczególnego spotkania z Bogiem. Zachęcam Was, by przeżyć ten dzień w radości, spokoju i wdzięczności za wszystko, co mamy. Niech to będzie czas na refleksję, na pogłębienie naszej relacji z Bogiem oraz bliskimi. Na zakończenie dodam, że przygotowaliśmy dla Was mały bonus, jak to zazwyczaj w niedzielę miało miejsce. Zostańcie z nami do końca, a czeka Was krótka refleksja nad dzisiejszymi czytaniami mszalnymi. Myślę, że znajdziecie w nich coś wyjątkowego, co pomoże Wam głębiej zrozumieć i przeżyć tę niedzielę. A po tych czytaniach jeszcze zaproszenie do radości. Krótki fragment Pisma Świętego wraz z komentarzem. Życzę Wam pełnego pokoju niedzielnego dnia z Bożą opieką. Szczęść Wam Boże! Rozważanie czytań na 6 października, 27 niedziela zwykła, rok B. Pierwsze czytanie z Księgi Rodzaju. To czytanie przenosi nas do momentu stworzenia człowieka. Bóg, widząc, że mężczyzna nie może być sam, postanawia stworzyć mu pomoc, kobietę, która staje się jego towarzyszką. Owa jedność między mężczyzną a kobietą to nie tylko fizyczne zjednoczenie, ale również głęboka duchowa więź, która odzwierciedla relację Boga z ludźmi. Bóg stwarza człowieka, aby kochał i był kochany. Związek małżeński ma swoje źródło w samym Bogu, który stwarza człowieka jako istotę społeczną, pragnącą relacji i jedności z drugim. W małżeństwie widzimy nie tylko wypełnienie ludzkiej samotności, ale również odbicie Bożej miłości. To, co dzisiaj jest dla nas wezwaniem, to troska o te relacje, by były zakorzenione w Bożej miłości, w prawdzie i wierności. W naszym świecie, który często dewaluuje małżeństwo, Kościół przypomina o jego świętości, które ma początek w Bożym planie. Psalm responsoryjny pochodzi z psalmu 128. Usłyszymy refren: Niechaj nas zawsze Pan Bóg błogosławi. Ten psalm wychwala rodzinę jako miejsce, w którym realizuje się Boże błogosławieństwo. Rodzina, w której Bóg jest w centrum, czerpie siłę ze swojej wierności wobec Niego. Szczęście, o którym mówi psalmista, nie jest tylko materialnym dostatkiem, ale głębokim duchowym spokojem, który pochodzi z życia zgodnego z Bożymi przykazaniami. Ten psalm 128 maluje obraz błogosławionej rodziny, w której panuje zgoda, pokój i miłość. To także przypomnienie o naszym powołaniu do tworzenia takich wspólnot rodzinnych, w których wzrastamy razem
w wierze i miłości. Każda rodzina jest powołana, aby być domowym kościołem, w którym Bóg mieszka, a Jego miłość promieniuje na innych. Czy w naszych domach znajdujemy czas na wspólną modlitwę, na przebaczenie i wzajemną troskę? To jest wezwanie na dzisiejszy dzień. Drugie czytanie z listu do Hebrajczyków. Autor tego listu przypomina nam, że Jezus, Syn Boży, uniżył samego siebie, stając się naszym bratem. Przez swoje cierpienie, mękę i śmierć Jezus otworzył nam drogę do zbawienia. Uświęca nas swoją ofiarą, a przez to staje się jednym z nas, podzielając naszą ludzką kondycję. To niezwykłe, że Bóg, będąc wszechmocny, przychodzi do nas jako człowiek, aby nas wybawić. Jezus nie patrzy na nas z góry, lecz bierze na siebie nasze cierpienia i prowadzi nas do Ojca. W tym fragmencie słyszymy również wezwanie do świętości. Przez to, że Jezus nas uświęca, my także jesteśmy zaproszeni do życia pełnego wierności Bogu. Jakie miejsce w naszym życiu ma to pragnienie świętości? I czy dostrzegamy w Chrystusie wzór do naśladowania? Ewangelia według świętego Marka. W tej Ewangelii Jezus w sposób bardzo wyraźny podkreśla nierozerwalność małżeństwa, mówiąc: co więc Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. To przesłanie jest dzisiaj szczególnie ważne w świecie, gdzie instytucja małżeństwa jest często lekceważona. Jezus przypomina nam, że małżeństwo to Boży plan, a jedność małżeńska jest święta. Dla wielu par słowa Jezusa mogą wydawać się wymagające, ale jednocześnie pokazują, jak wielkim darem jest sakrament małżeństwa, który nie tylko łączy dwoje ludzi, ale również prowadzi ich ku zbawieniu. Małżeństwo to wzajemne oddanie się sobie w miłości, wierze, nadziei, które przetrwa wszystkie próby i trudności. Czy potrafimy przebaczać, budować na nowo zaufanie i miłość? Podsumujmy to rozważania o dzisiejszym słowie krótką modlitwą. Panie Jezu, prosimy Cię, abyś pobłogosławił wszystkie rodziny i małżeństwa, aby mogły wzrastać w miłości i jedności. Pomóż nam dostrzegać w małżeństwie Twoje zamierzenie dla człowieka i abyśmy zawsze z szacunkiem podchodzili do tego świętego w związku. Prosimy, abyś dawał nam siłę do przebaczania i budowania relacji opartych na miłości i wierze. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Zaproszenie do radości. Z psalmu 112. Szczęśliwy mąż, który się boi Pana i wielkie upodobanie ma w Jego przykazaniach. Thank you.
Alexis Carrel, biolog, chirurg i laureat Nagrody Nobla z medycyny, zwracał uwagę na to, że lekarze powinni na receptach przepisywać swoim pacjentom codziennie kilka uśmiechów. Dobry uśmiech zastępuje bowiem parę minut gimnastyki. Ktoś inny twierdzi, że kto się śmieje, ten żyje dłużej. W niebie nie będzie na pewno nudno, ale tu, na ziemi, podążając za Chrystusem, trzeba umieć odnajdywać radość płynącą z wiary. Trzeba także umieć żartować i żyć radośnie. Jak pisał święty Tomasz More: Panie, daj mi dobre trawienie, a także coś do przetrawienia. Daj mi zdrowie ciała, pogodę ducha, bym mógł je zachować.